Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg Nox. Dobra. Pomiędzy sobie tarczę, ponieważ zawsze tak się dzieje. Trochę przyciszę. No tak, dobrze. Dobra, szliśmy tutaj. Tutaj było parę nieprzyjemnych stworzeń, które już przestały być nieprzyjemne. Więc ostrożnie... Ostrożnie do przodu. Hej. Tak. Musiałem się ogarnąć, zanim zmieniłem set na właściwie. Tak. Ostrożnie, ostrożnie z tym państwem. O, złoto! Fajnie. Te impy lubią. To nie są impy, to są jakieś Ember Demon, tak, one lubią wyłazić tak z rogów, strzelać fireballami i tak dalej. Generalnie nie znają się na kulturze. Na kulturalnym zachowaniu. Okej, tutaj mają chyba jakąś szkołę. Au, 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 au. Trzeba uważać. W piekle wszystko boli. Gdzie tu miałem ochronę? No, tak, tak, tak. Aj, aj! Nie ma takiego bicia. Oj. Ba, padły? Oba? Chyba tak. Dobra. To było bliskie spotkanie. Ta, dobra, teraz powinienem użyć wysysania. Gdzie ja miałem wysysanie? To było tutaj, tutaj. Channel Life Invisibility. Gdzie ja miałem wysysanie? Gdzie ja miałem wysysanie? Serio. Slow lock drain mana na trzecim, okej. Tak, to chyba troszkę lepiej, no wie. Ale dobra, z powrotem na pierwszy set, żebym się nie pomylił. Czy coś tu jest? O, jest. Tak, ma pan chyba. Okej, nie mam nic, czym mógłbym tego pana poczęstować na dystans. No zaraz coś wymyślimy. Więcej skończyło. Zapraszam, zapraszam. Po kolei. Wiem, że to się jeszcze jeden z nich czaił. Gdzieś uciekł. A! Spryciarze. Dobra. Coś tu chodzi. Dobra. Coś tu będzie pewno za rogiem. Tak, żeby to mi się tam dostać. Halo, zamknięte. Okej, dobra. Trzeba ostrożnie z tymi panami. Bardzo ostrożnie. Wszystko się niszczy. Architekci piekła nie byli zbyt solidnymi w swojej robocie. Halo? Ktoś tu jest? Hej. Okej, trochę many tu jest. Coś poza tym? Chyba nie. Jeszcze czekać na ogień.
Okej. Hop, hopsa, hopsa. Tutaj mamy jakieś przejście, a może i nie. Dobra, to tędy raczej nie przyjdziemy. Okej, tutaj jest zamknięte, ale zaraz obok są, jest wejście. Dobra, co jest po drugiej stronie? Nic, dobra. Tutaj, nie, tutaj już byłem. Tutaj. I jeden miły demon, który dał się ładnie zabić. Dziękujemy mu za to. Chociaż w ten sposób demony piekielne mogą być miłe dla nas. Tak jak ten. Szkoda, że muzyka żadna tu nie gra. Takie smutne. Zwyczaj we wszelkich podziemiach gra jakaś muzyka. Tak i... Tam jest jakaś piekielna karczma, zaraz to zobaczymy. Tutaj zobaczymy, co jest. Więcej demonów oczywiście. O tyle sprytny, żeby rzucić fireballem. Zaradny. Te impy nawet potrafią być groźne w dużych ilościach. Patrzcie, bez problemu wsysamy 4 kryształy many. Zapraszamy bliżej. Było bliskie spotkanie. Uciekł. Dobra, pewnie go jeszcze spotkamy. Gdzieś, kiedyś. Ten głaz można przesunąć? Można. O, różdżka. Teraz się zbliżymy. Wiem, że beczek tu nic nie wyskoczy. Złego. Albo rzeczy mogą jak najbardziej wyskakiwać. Dobre, to na przykład złoto. Potki, których nie mogę nieść, bo mam jeszcze za dużo. Oraz inne takie wyprele. Dobra, co to za różdżka? Zwykła. Więc niewiele ona nam da. Czy tutaj możemy coś zniszczyć? Tak, możemy. Możemy to zepchnąć do lawy? Możemy, ale to jest niezniszczalna szafa. Okej. Drzwi. Dobra, zejdźmy do piekielnej... Ta piekielna tawerna. I spryciarz. Rzuca z wyprzedzeniem. Okej, rozwalił mi brzuszy. Rozwalił mi szaty. Może nie tylko szaty. Nie, buty zostały mi. Więc dobra, dobry moment, żeby użyć tych odporności na ogień. Wygląda jakiś mak ognia. Mak antyognia. Okej, dobra. Dobrze, że mam zapas szat na taką okoliczność. Powinny mi się one szybko skoczyć. Co my tutaj mamy? O, skrzynka. Dobra. Gdzie teraz mogę pójść? Tam jest jakiś... tam jest coś, które prawdopodobnie chciałbym zdobyć. Pytanie, jak się zdobyć tam to coś. Spróbuję tędy przejść.
Aha, złota. Fajnie. Żeby dużo było coś tego złota. Ale sekrety, sekrety. Okej. Au. Coś tu jeszcze mogę zniszczyć. Gdzieś jeszcze mogę dosięgnąć. Tamte kraty wyglądają na niezbyt stabilne. Ale wiecie co, w sumie nie chcę się z nim bawić. Naładujmy się, idźmy dalej. Dobra. Chyba tędy. Chyba. Au! O, dobra. O, mnie trafił. Wow! Ta. Robię się coraz lepszy w te klocki. A, tu lawa, tam nie iść. Tu jest jakaś książka. O, lightning! Fajnie, mamy poziom trzeci, przyda się. W walce z tymi wszystkimi Ember demonami. Widzę cię. Ciekawe mnie, co się tam teleportowało. O, zwykły teleport. Myślałem, że jakieś nowe stworzenie, które potrafi się teleportować. Wolę jednak teleporty. Dobra. A dosyć porządnie oczyściłem ten poziom ze wszystkiego. No to wejdźmy do tego teleporta. Zobaczmy, co tam będzie. O, zejście, skok. Skok wiary. O. Hurry up, you fools! Faster! On to the teleporter! I will tolerate no delay. Aha. Okej. What? So, this must be the meddling mortal Hecuba spoke of. Well, don't just stand there. Kill the mortal. Możemy jakoś porozmawiać? Wy demonie macie jakoś... Wow, wow. Demonie, jesteście inteligentne, potraficie zapewne jakoś rozwiązywać konflikty bez przemocy, tak? Prawda? Prawda? A! Oni są wszędzie. A ja nie wiem, czy mam dobry. A! Nie spowalnia. To jest zły pomysł. Dobry pomysł dla niego, ale nie dla mnie. Ciekawe, czy mogę to skontrować moim przyspieszeniem. O, by mnie trafił. Dobra. Gdzieś tu jest jeszcze jeden mały. O, aha. Muszę więcej stosować przyspieszenia. O tak. Dobra, gdzie duży? Poszedł duży. Gdzie on poszedł? Gdzieś tutaj? A, więcej małych. A może duży już padł? Nie, to raczej mało prawdopodobne, ale... Dobra, gdzieś tu musi się... O, jest! Ta, lepiej się nie zatrzymywać, on strzela fireballami jak... jak coś, co dużo strzela fireballami. Okej, ciekawe, czy on ma infrawizję. Chyba ma. Ta, lepiej się też nie zatrzymywać. O, kotruje magiczne, moje magiczne pociski. Ta... To niezbyt skuteczny w takim razie. Tutaj oczywiście ma odporność na ogień. Ta. Niedobrze. Ale jakoś może da się go pokonać, co? Tak, kompletna odporność na ogień.
Ta, moje przyspieszenie nic nie robi, kiedy jestem spowolniony. Ta, i również moje spowolnienie kontruje. Ciężki przeciwnik, muszę przyznać. Aj, aj, aj. Tak, kompletnie. No, chociaż czasami udaje mi się zadać mu jakieś obrażenia. Chociaż niezbyt duże. A co mnie zażarło? Ogień? Dobra. Co będę sobie zapisywał podczas walki, bo troszkę moje obrażeń zadałem, więc nie chciałbym tego stracić. Ok, powinienem chyba zmienić set sobie na pułapkę. Coś bardziej z magicznymi pociskami. Fireball się nie przyda. A w sumie coś takiego powinno wystarczyć. I rozstawiać więcej pułapek. W sumie pułapki, gdzie tylko się da. Ta, to mu zadaje przynajmniej jakieś obrażenia. Ta. Chodź tu, panie, mam tu więcej dla pana pułapek. Aj, 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 aj. Tak, nie mogę już więcej żyć. Aj, 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 aj. Ta, również celnie strzela fireballami. To może trochę potrwać. No, od razu straciłem niewidzialność. Nie, mam niewidzialność włączoną. Ale on się o tym nie przejmuje. Nie, nie, ten. Tak, przydałoby się teraz te moje laski. Ta, na przykład ta laska. Ej! Podejście za blisko, to zaczyna strzelać fireballami. Okej, okay, wiecie co? Może tą laskę chyba będę musiał go ubić. Nie widzę tu za bardzo więcej opcji. Nie wiem, czy ona ma wystarczająco ładunków, żeby go zabić. Aj, 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 aj. Uwaga, uwaga. Szkoda, że ta laska się nie rozczarowuje. Aj, aj, aj. Gdzie ty jesteś, panie? Gdzie ty jesteś, panie? Tutaj. Tak o, tak o działa. Dobra, jeszcze mam prawie połowę ładunków. Więc... może nie jest tak źle. Aj! Trzeba uważać. Ta, ten jego burnko bardzo świetnie kontroluje moje tam. Moje pioruny. W takim momencie.
Tutaj mana, mana. Jeszcze troszkę mi pocisku zostało z tej laski. Jego firebally są straszne. Skończyły mi się ładunki. Gdzie ty jesteś? Gdzieś blisko. Tak, to była szybka historia. Tak, chyba nie można go dotykać. Nie, proszę. Nie brak tarczy. Czy co, spróbuję jeszcze raz tego, tej historii z szokiem. Czy naprawdę nie mogę go dotykać? A, ucieka przede mną. To jest moja laska. Tutaj. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Tak, to było dosyć samobójcze, ale przynajmniej zadałem mu jakieś obrażenia. Ajajaj. Tak, jakoś to działa. Sam się praktycznie poparzyłem. Nie chciałem wymienić broni. Cieka drań. Myślę, że halaberta zadaje mu całkiem spore obrażenia. Może dlatego ucieka przede mną. Ha! Okej, w końcu. Dobra, na przyszłość będę pamiętał. Halabarda całkiem nieźle go haracze. Tak, on nam też nieźle poharatał, ta większość rzeczy. Ale dobra, żyjemy. Jakoś poszło, ośle, jakoś poszło. Ta, ognie jeszcze na koniec. Nie, nie to. Ej, ej. I ja was opoziom, jej! Także dramatyczny momencie. Tak, jemu chyba halabarda zadawała większe obrażenia, około 20. Nie wiem, czy coś tam mówił kapitan chyba, że największe dotknięcie halabardy zabija demony. Może coś tam jest, dlatego zadawała jej większe obrażenia. O, ciekawe, że udało się ich zabić wybuchem. Demony.
Okej, czy coś tu jeszcze jest? Nie. Okej, no to chyba to już koniec tego rozdziału. Dobra, zaczynają się nudzić te demony. To dobrze. Coś innego dla odmiany. Your arrival could not have been better time to help turn the tide, lad. The Widley is the next vital component of the Staff of Oblivion. It can only be brought out on the Halberd of Horrendous, since its touch against all other metal ends in total destruction. Incorporated into the Halberd, with the Heart of Nox at its base, it becomes a weapon of virtual invincibility, almost completing the Staff of Oblivion. So go into the Temple of Ix and bring back the Widling. Okay. Akurat wyszliśmy niedaleko X. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Witam, kapitanie. I've never been inside the Temple of X and can only pass on this warning as it was spoken to me years ago. Beware of the golem. Mamy się strzec golema, okej. Okay. Będziemy się strzec. Best of luck on your quest, young adventurer. Dzięki. Welcome to X, the fairest of all villages in the land of Nox. I sense the business of your quest is urgent, and I trust your intent is peaceful. You may enter our fine village, treat our community respectfully, and it shall open warm arms of aid and hospitality to you. Okay, spoko. Droidzi są bardzo mili. Okay, w następnym odcinku pozwiedzamy wioskę X. No i pewnie wybierzemy się do świątyni, ponieważ czekają na nas tam golemy. Inne, różnie fajne rzeczy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!